Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na film, w którym będziemy robić dekorację i to dekorację leśną na stole. Byłam ostatnio w lesie w poszukiwaniu grzybów. Niestety w naszym rejonie było mało deszczu i za dużo grzybów nie ma, ale zainspirowałam się i postanowiłam, że w domu sobie zrobię dekorację, leśną dekorację na stole. Jeżeli ten temat Was interesuje, zapraszam na film. Zaczynamy od pierwszej dekoracji. Na stole położyłam biały obrus, położyłam również jutowy bieżnik, dlatego że juta zawsze ma taki kolor naturalny i on się bardzo świetnie sprawdza w tych takich pięknych, naturalnych dekoracjach. W koszyku z wikliny, takiej grubej wikliny, ułożyłam trzy wrzosy. W tej chwili takie wrzosy są ogólnie dostępne i w każdym sklepie dostaniemy i to naprawdę za nieduże pieniądze, ale oczywiście te między doniczkami tych wrzosów, żeby ukryć, ułożyłam sztuczny mech. Ci, którzy mają ogrody, którzy mają ten mech w ogrodach, oczywiście mogą sobie go używać i to wtedy pięknie wygląda, jak to jest naturalny mech. No, ja niestety używam sztuczny. Tutaj oczywiście też między ten mech położyłam szyszki. To dostałam kiedyś od mojej przyjaciółki Krysi. U niej w ogrodzie spadają z drzew, więc ona zbiera dla mnie te szyszki. Ale ponieważ, tak jak wspominałam, inspiracją jest las i grzyby, to po środku postawię grzyba. Położę, postawię, słuchajcie, zawsze mi się tutaj, o, i tak postawiliśmy grzyba, tutaj obłożyłam szyszkami i zobaczcie, dla tych osób, które lubią mniej elementów, bardziej takie skromne dekoracje, to jak widzicie, nic więcej nie potrzeba, a tak jak Wam kiedyś wspominałam, że jeżeli mamy domowników więcej, potrzebujemy, to możemy taką dekorację sobie zdjąć i mamy od razu stół gotowy do posiłków. Oczywiście możemy bardziej rozbudować dekorację i za chwilę zrobimy dla tych dekoracji, którzy lubią dużo elementów. Zaczynamy robić drugą dekorację. Do drugiej dekoracji wykorzystam gałązki liści, klonu. Będzie to dekoracja bardziej rozłożona, w związku z tym układamy liście na bieżniku. Układamy w ten sposób, żeby tutaj, tak sobie możemy te liście, ponieważ one się dają świetnie formować, więc możemy sobie je tak ułożyć, tak jak sobie, jak nam odpowiada, bo one są na takich drucikach, więc naprawdę o. A po środku postawimy ten sam wrzos, który mieliśmy w pierwszej dekoracji i użyjemy również do tego samego grzyba. Postawię tutaj. Proszę bardzo, po środku. Ja uwielbiam, jak grzyby z wrzosów wyrastają, także taki element bardzo lubię i uważam, że wygląda bardzo ładnie. Oczywiście tutaj między te liście możemy dodać sobie szyszki, bo tutaj ten element, żebyśmy ukryli tych gałązek
gdzie są te gałązki, to dajemy szyszki, tak żeby, o, żeby nie było widać, że tu są gałązki takie. O, tutaj sobie poukładamy szyszki. Ja dostałam takie szyszki od mojej przyjaciółki Krysi. U niej jej tak z drzew w ogrodzie lecą. A ja uwielbiam takie elementy do dekoracji. Mamy poukładane szyszki. Pamiętacie, ja Wam wspominałam kiedyś o takich dekoracjach, które ja bardzo lubię, które kupujemy z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub z okazji Wielkanocy, na przykład takiego zajączka czy takiego jelenia. I ja bym chciała wykorzystać te elementy dekoracyjne również w tej kompozycji. Postawimy sobie tutaj zajączka z tej strony, żeby tutaj ładnie wyglądało. A z tej strony postawimy jelenia. Jelenia. O tak, niech sobie tutaj stoi. Ja Wam przypomnę, że teraz od 15 września zaczyna się rykowisko. Ja uwielbiam ten moment i to jest dla mnie prawdziwy spektakl, kiedy stanę na skraju wsi, wokół której takie rykowisko jest i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę no, taki spektakl, który aż wywołuje we mnie dreszcze, bo ten ryk jeleni jest tak potężny, ten dźwięk, że zawsze oglądam się za siebie, czy na pewno nie stoi za mną. Jeżeli nie uczestniczyliście w takim spektaklu, to polecam Wam, żebyście się kiedyś wybrali na takie rykowisko. Jest to naprawdę fantastyczne przeżycie. No ale wracajmy do naszej dekoracji. Ja mam tutaj jeszcze takie też grzybki. Dwa takie grzybki, o, jakbyś tak pokazał, takie grzybki mam. I oczywiście, tak jak mówiłam, jak mamy las, niech te grzyby sobie tutaj rosną, gdzieś tak niech wychodzą. No i mam kolejny lampion, który był kupiony w tamtym roku, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a uważam, że można go doskonale wykorzystać w tego typu dekoracjach. Zobaczcie, jak po świetle tymi świeczkami, które są sztuczne. I zobaczcie, jak pięknie wygląda taki lampion z choinkami. I możemy go sobie na przykład tutaj postawić i będzie bardzo ładnie wyglądać. No i dodamy jeszcze świece. Ja uwielbiam element świec, zarówno tych sztucznych, jak i tych prawdziwych, dlatego że no, każda dekoracja oświetlona jest po prostu zupełnie jakby w innym wymiarze była. Ona staje się wtedy ciepłą dekoracją, bajkową. Ja uwielbiam oświetlać dekoracje. No i oczywiście tutaj może tu zróbmy, oddamy tu damy tego grzybka i tutaj damy jeszcze te świece. Zobaczę, jak to wygląda z tamtej strony, ale myślę, że tutaj wygląda to bardzo ładnie. Taka jest moja druga propozycja tej bardziej rozbudowanej dekoracji, bardziej taką przypominającą dekorację bajkową. Ja uwielbiam takie momenty, kiedy zaproszę przyjaciół, czy siedzimy przy stole, na którym się coś dzieje i jest taki bajkowy klimat. Naprawdę wtedy czuję się, jakbym uczestniczyła w tej bajce. Na dzisiaj będziemy kończyć. Ja Was wszystkim, którzy wspierają mój kanał od początku i komentują, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast tym wszystkim, którzy przez przypadek trafili na mój kanał, no zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście, jeżeli w jakiś sposób Was zainspirowałam i byście chcieli wesprzeć mój kanał, no to możecie postawić mi wirtualną kawę i będzie mi bardzo miło, jeżeli będziemy mogli wypić tą kawę razem. Oczywiście link do
wirtualnej kawy znajdziecie pod filmem. Chciałabym również podziękować bardzo właścicielom sklepu Family and Home, bo to dzięki nim mogę różne dekoracje pokazywać Wam i mam nadzieję, że Was inspirować. Link do sklepu Family and Home również znajdziecie pod filmem. Na razie trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!